pierś wręczana była już co prawda na koncercie narodowym całkiem z ciekawym zestawem symbolicznej postaci wielkiej naszej kultury. A teraz będzie następna. Ale wszystko zaczęło się podczas paszportu polityki. No bo czegoś trzeba zacząć. To było w styczniu i wtedy wspólnie pierwsza dziewiątka uzyskała nagrody stulecia Zaliksu. Jedynym laureatem, którego z tamtego plenu chcieliśmy uhonorować, jest dyrektor odprawy narodowej, pan minister Dąbrowski. Bardzo byśmy prosili również pana Baczyńskiego. Baczyński jest uprzejmy, żeby towarzyszył nam w tej szczególnej chwili. Jak... Minister Kultury i Sztuki powołał do życia Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, od wielu lat dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Waldemar Dąbrowski. A teraz powiem Państwu coś poza protokołem. Miałem okazję prezesować dość długo w tym stowarzyszeniu, jedynym ministrem, który z własnej inicjatywy chciał się pojawić w tym budynku pod królami. To był ten minister. Jedyny. My do przybycia chcieliśmy dać się również dyrektorowi Jerzemu Baczyńskiemu. Dziękujemy za panią współpracę. Inni ministrowie wymagali zabiegów.